Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu, że zaprosiliście tutaj dzisiaj na wspólne spotkanie. Czuję się troszeczkę skrępowany, ponieważ temat, o którym mówię, jest to, o którym już znamy, prawda? Niejednokrotnie poruszałem tę historię, ona krążyła pomiędzy ministerstwami i ministrami. Taka jest już sytuacja, że ma już około 10 lat cała historia, więc tylko sobie pozwolę pokrótce uporządkować wszystkie fakty, które do tej pory miały miejsce. Jednocześnie chciałbym uwagę zwrócić na dwie historie, które się tutaj będą nam takie właśnie dwa wątki, które się przewijają nam równolegle. Prosiłbym bardzo o zrozumienie i ewentualne pytania, żeby te problemy sobie wyjaśnić do końca. Mówimy o żeglarzach zawodowych, prawda? To jest zawód. Na czym on polega? Co się dzieje w Polsce? O tym za chwilę. Sytuacja na świecie. Też większość z Was się już włóczy po świecie, orientują się prawie wszyscy, jak wygląda to w innych krajach. Są coraz częściej spotykane duże jachty, które wymagają profesjonalnej obsługi, a ta jest zawsze potwierdzona odpowiednim dokumentem. Na chwilę obecną takich dokumentów w Polsce nie ma. Mówimy o dokumentach zawodowych. Zacząłem naszą historię szkoleniową z ludźmi, z Polakami, którzy pracowali na jachtach obcych bander, gdzie były te dokumenty wymagane. Około 10 lat temu koledzy z PZŻ doprowadzili do nawiązania przez szkołę morską pewnych kontaktów z firmą amerykańską IYT, która w imieniu MCA takie szkolenia prowadzi i wydaje dokumenty. Po podpisaniu umowy licencyjnej na chwilę obecną prowadzimy szkolenia według programu IYT, a wychodzące spod pióra, że tak powiem, dokumenty są asygnowane przez MCA. I one są generalnie uznawane na całym świecie jako dokumenty żeglarzy zawodowych. Na chwilę obecną, powtarzam, kilkakrotnie robiliśmy próby podejścia do różnych ministrów, ministerstw, no się zmieniała nam historia coraz intensywniej, coraz bardziej dynamicznie, bo te zmiany następują i spokojnie czekamy, co będzie dalej. Nie ukrywam, że przy wielu okazjach już staraliśmy się ten temat poruszyć, szukaliśmy poparcia w imieniu tych osób zainteresowanych, ale zwykle się temat podbijał. Były ważniejsze historie, były ważniejsze sprawy, a my dalej stoimy w miejscu. To są polskie uwarunkowania. Zaznaczam, że podkreślam to po raz drugi, że naszą intencją absolutnie nie jest ingerowanie w przepisy PZŻ-u. One żyją własnym, powiedzmy sobie, systemem, mają własną jakąś wolę walki, powiedzmy sobie, to się toczy w różną stronę. Mówimy o stopniach zawodowych. Jednakże pojawiło się już takie, no jeszcze nie zielone, ale już takie prawie zielone światełko w tunelu. Ponieważ ostatnie kursy, które przeprowadzaliśmy w naszej szkole na licencji tej amerykańskiej, zawierały osoby, które otrzymały wsparcie finansowe na ten kurs. Kursy nie są tanie, ale to wynika z licencji i tak dalej. Więc o tym nie chcę mówić. Natomiast w związku z tym, że nie ma zawodu tego w spisie zawodów, urzędy pracy bardzo mocno inwigilowały nasze możliwości, nasze przepisy, program szkolenia, trzeba było program na język polski przetłumaczyć, kolosalną robotę wykonaliśmy i w końcu urzędy pracy zapłaciły za te kursy. Czyli pomimo, że nie ma w spisie zawodów takiego, takiej profesji, urzędy pracy uznały, że ma to sens, że jest praca. Osoby, które te kursy ukończyły, udowodniły, że jest zajęcie później, że można jakieś tam grosze zarobić, no i kilku bezrobotnych z rynku udało nam się zjąć. Czyli coś się dzieje. Zaczynają urzędnicy do tego podchodzić indywidualnie, zaczyna się, powiedzmy, jakaś tam ścieżka pomału nam w tym wszystkim robić. Lecz wróćmy do początku. Jest ustawa, prawda, o bezpieczeństwie na morzu, tam pojawiła się definicja jacht komercyjny. Słuchajcie, nie komentujmy ustaw, zostawmy to, powiedzmy sobie, prawnikom. Natomiast świat cały nazywa jacht komercyjny bardzo krótko. Jacht, na którym przynajmniej jedna osoba zarabia pieniądze. Lub dłuższy od 24 metrów. U nas tam były różne warianty, prawda, różne. Chodziło głównie o to, żeby uciec, pomimo, że jest nazwa, ale żeby z tej nazwy nie skorzystać, żeby od tego uciec. Ale świat tak to nazwał. I to jest na całej, powiedzmy, kuli ziemskiej respektowane i z tym faktem nie dyskutuję.
Na żeglarz zawodowy to taki, który bierze pieniądze za wykonywane czynności. To może być kucharz, może być deckhand, może być kapitan, no i kto. Dostaje kasę za to, że pracuje na jachcie. W związku z tym, jeżeli bierze pieniądze, wykonuje zawód, musi do tego dokument go upoważniający. Tak sytuacja wygląda na świecie. No dokumenty. Dokumenty to jest cały zestaw dyplomów. Na naszej stronie internetowej one są w wersji polskiej. Jest taki program polski, przygotowaliśmy, o którym mówiłem przed chwilą. Można się z nimi zapoznać, aczkolwiek tutaj dokumenty wbrew pozorom mają drugorzędne znaczenie. Skupmy się na pryncypiach. Dokumenty można się tu zgotować, one nie są doskonałe. Chętnie zapraszam do takiej rozmowy, aczkolwiek ważniejsze są inne sprawy. Tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć te dokumenty, prawda? Ale świadomie, szczególnie proszę uwagę na ostatni punkt zwrócić. Najwyższym stopniem w edukacji zawodowej jest kapitan jachtu do 3000 ton. I teraz była propozycja w naszym rozporządzeniu, żeby jachtowy kapitan żeglugi wielkiej po odbyciu szkoleń tych czterech podstawowych STCW otrzymał dyplom zawodowego kapitana jachtowego. Taka była propozycja. Tam w jednej z nich. Tak, proszę zauważyć, jakie tu się spotykają absurdy. Bo patent nasz żeglacki daje nam prowadzenia jachtów bez ograniczeń. Jak mówią, sky is the limit. Koniec. A tutaj świat widzi inaczej. To 3000 ton. Więc co mu przypisać, jeżeli ma bez ograniczeń? Poza tym bardzo mocne takie, powiedzmy sobie, spopularyzowanie żeglarstwa u nas w Polsce pociągnęło za sobą pewne popuszczenie tych przepisów. Mnie to osobiście cieszy bardzo, że niech to żeglarstwo jest popularne, niech duże jest, niech nas jest wielu, będziemy mieli z tego radość, bo przecież o to chodzi. Nawet w naszych propozycjach, które ułożyliśmy, a także wynegocjowaliśmy z Jankesami, że kapitan jachtowy z polskim tym dyplomem może wejść na szkolenie już do kapitana zawodowego do 200 ton oraz 105 mil od brzegu. To jest ten 200 ton limity, tak oni to nazwali. Czyli ten jak gdyby patent kapitański nam załatwia całą ścieżkę od załoganta przez inne poniższe stopnie i taki żeglarz ma prawo wejść na szkolenie do 200 ton zawodowe. Czyli bardzo tutaj poszliśmy na skróty. No ale nasz entuzjazm się skończył po kilku próbach, ponieważ przychodzący na szkoleniach panowie z dyplomem kapitańskim, patentem tym żeglarskim, położyli się na nawigacji, położyli się na języku. Był to dramat. Koledzy nawet nie wiedzieli, że ship to nasz statek po angielsku. Miał dyplom kapitana jachtowego, słuchajcie. Jak on czytał Rosję, jak on się komunikował przez słuchawkę, nie wiem o tym. Dlaczego na naszą prośbę Amerykanie nam prowadzili jak gdyby z urzędu taki test, taką tak zwaną wyjściówkę. No i tutaj rzeczywiście ilość chętnych zmalała. No po prostu to taka jest, czy to są nasze polskie realia. Więc niech się rozwija żeglarstwo sportowe, rekreacyjne, bardzo dobrze, ale tak jakoś mówię, z drugiej strony spójrzmy na to, co nas czeka. Budujemy nowy segment, segment zawodowy, za tym kryją się odpowiedzialności, to są umowy prawne i tak dalej. Jest specjalny blok w tym kursie poświęcony prawu i biznesowi. To są konkretne przepisy, które każdy musi znać. No to powiedzmy sobie troszeczkę wyszło na mnie tak, jak to sobie przewidywaliśmy. Kolejną sprawą, którą ostatnio zauważyłem, że poszczególne kręgi żeglarskie, to są różne szkoły, organizacje, robią dokształt żeglarzy. Słyszałem o kursie takim radarowym, trzydniowym. To nie jest kurs taki, jak powinien być, bo kurs taki trwa 40 godzin, ale sam fakt, że ci ludzie się garną do wiedzy, różne tam na egidisy robią, z meteorologii, z nawigacji. To jest bardzo dobrze, to ta świadomość bezpieczeństwa jednak bierze górę i widać, że każdy z nas, kto inwestuje w siebie, kto inwestuje w żeglarstwo, traktuje to poważnie, również zaczyna się doszkalać. Czyli jest, powiedzmy sobie, jakiś motyw, który tych ludzi dopinguje, oni chcą działać. Niezwykle to nam też ułatwia sprawę, bo ci jest te osoby z większą świadomością, świadomością bezpieczeństwa, gdyby się na nasze szkolenie zdecydowali, to o wiele łatwiej nam to wychodzi, o wiele przyjemniej z takimi ludźmi się rozmawia. W naszych przepisach, w propozycji zaznaczam, pojawiła się także sprawa odbojów. Nie ukrywam, że większość z nas już prowadziło jachty duże, nasze żaglowce, Pogoria, Zawisza, powiedzmy sobie, mamy jeszcze
innych kilka, powiedzmy sobie, znakomitych, dużych jachtów. Co z tymi panami zrobić? No słuchajcie, no tak tutaj stoję, jestem przeświadczony, że gdybyśmy tych panów mieli ciągnąć od początku, to jest bezsens, bo nie znają wszystko, więc to jest nasza propozycja, tak jak to zrobili Anglicy, dali 5 lat na takie właśnie wyrównania, to nazwałem sobie dokształcenie, wykształcenie dodatkowe. Chodzi o to, żeby dorównać wiedzą zgodnie z przepisami STCW, zgodnie z konwencją STCW. I osoba, która prowadziła już 20 razy pogorię, to jest sobie jakiś duży jacht wiele razy, nie ma sensu tego go użyć od początku. Niech on dorobi to, co jest wymagane konwencją. Na to jest 5 lat. I w tym momencie oczywiście na wniosek armatora, który zatwierdzi, że tego człowieka, który stwierdzi, że dany żeglarz, dany kapitan odbył staż, bez awaryjnie przez ileś lat pływał, musi dokończyć to szkolenie zgodnie z konwencją STCW. I to jest droga dla tych, powiedzmy sobie, osób, które już pływały. Więc tutaj nie ma żadnego, nie ma żadnego myków, który, powiedzmy sobie, pozwoli na ucieczkę z drogi szkolenia, jednocześnie mamy gwarancję, że te osoby spełnią wymagania konwencji STCW.